pojawić na moim kanale ja, czyli Magdalena na kanale Amazonia. Chciałabym bardzo z Wami zacząć już powoli przesadzanie wiosenne, ale zanim dojdę do moich starych roślinek, przesadzimy sobie dzisiaj piękną medinilę dorwaną w obi. Przepiękny okaz, nie mam pojęcia, czy sobie dam z nią radę. Troszkę się doszkoliłam na jej temat, ale to wszystko wyjdzie w prani. Wiem o tym, że lubi dużą wilgotność i na pewno jej taką zapewnię w moim namiocie. A czy zakwitnie, to zobaczymy. Czy odrzuci pąki, to też zobaczymy. Wiem, że jest bardzo wymagająca, ale mam nadzieję, że dam radę. Chcę jeszcze też przesadzić alokazję. Dragon, patrzcie na to, patrzcie na ten burz, patrzcie na tego liścia. Nie, to jest po prostu, nie dałam rady, musiałam po prostu to wziąć. No popatrzcie tego liścia i ile tutaj jest sadzonek, to jest po prostu burz alokazjowy, burz dragonowy, idą następne. Jestem bardzo ciekawa, co jest w korzonkach, czy będą kinder bulski. Także bierzemy się do pracy. I teraz będziemy po kolei robić porządki wiosenne z roślinami. Zrobimy to razem, bo razem zawsze raźniej. Tak samo jestem bardzo ciekawa, jak wyglądają korzonki medinili, bo nie miałam z nią jeszcze styczności tak sam na sam. Co by tu zrobić, żebyście widzieli? Dobra, damy Was na dół. Okej, i zaglądamy, co tam u niej słychać. Z tego, co widzę, to jest jedna wielka sadzona. To nie są dwie, tak jak tutaj widać. Można by było po tym stwierdzić, że to są dwie, ale tu jest jedna. Zobaczymy, co ona tam ma. Na pewno ma sucho i twardo. To jest pewne. O jejku, jejku. Jest suchutko. W sumie to mogłam ją posłać przed przesadzeniem, ale nie miałam pojęcia, że ma aż tak sucho. Delikatnie pozbędę się tego podłoża. Wiem dobrze, że ona nie lubi grzebania w korzonkach i może to odchorować. Zresztą jak każda roślina. Żadna roślina nie lubi, gdy się jej zagląda w korzenie. A tym bardziej gmera. Kurczę, nie wiem, czy nie powinnam jej wcześniej podlać. Strasznie sucha ma. No dobrze, już za późno, trudno. Może damy radę. To jest jedna wielka zbita bryła. I korzonki ma takie dość cienkie. Nie jest to typ korzenia, który najbardziej uwielbiam. Czyli taki mięsisty i gruby. A jak na przykład u Anthurium clarinervium, tam to po prostu korzenie marzenie. Korzenie marzenie. Tak, kawałeczek po kawałeczku będę to wydostawać. Zajmie mi to dość sporo czasu, na pewno. Więc może przyspieszymy proces. Dałam radę tylko tyle. Jest ona prowadzona w takim strasznie zbitym korku, który
okala całe tutaj tą łodygę korzeniową główną. Ja chcę się jej pozbyć jak najwięcej, jeśli się uda to w całości, bo przy moich warunkach, znaczy nie przy moich warunkach, przy mnie ona na 100% by zgniła, bo ja notorycznie przelewam rośliny, po prostu nadgorliwość u mnie jest, no, jest po prostu silniejsza niż nie wiem to. Jeżeli chodzi o rośliny, po prostu notorycznie przelewam i walczę, żeby przeżyły ze mną. Chociaż już teraz mniej, nie mogę powiedzieć. Już teraz llepiej mi idzie z tym, żeby po prostu nie podawać tych roślin, tylko żeby sobie rosły. Spokojnie. I czekam, aż przeschną. Kiedyś robiłam to regularnie, w sensie podlewałam regularnie. I przez to właśnie przelewałam rośliny. Odkąd zaczęłam obserwować rośliny, czy potrzebna jest im pożywka lub woda, coraz mniej mam wtopień. I dlatego roślinki trzeba cały czas obserwować. Dlatego nie da się powiedzieć, kiedy trzeba podlać daną roślinkę, bo każdy z nas ma inne warunki, inną wilgotność, inne nasłonecznienie i musimy obserwować daną roślinkę, czy potrzebuje wody. Jeżeli nie, to przetrzymujemy. Lepiej przetrzymać niż przelać. I mówi to ta, która przelewa. Dobra. Wiecie, o co chodzi. Bryła korzeniowa prezentuje się w ten sposób. Względem roślinki ona nie jest zbyt ogromnie zbudowana, tylko dlatego, że w środku był ten zbity korek, z którego nie mogły się wydostać korzenie. Bo popatrzcie na to. Prześwietlenie. To jest roślinka. Ogólnie, moim zdaniem, Medinilla jest kwintesencją egzotycznych roślin. Jeżeli zakwitnie. Mam nadzieję, że tak się u nas to stanie. A korzonki są taką małą garstką. Zamkniętą garstką, w sensie dłoń. Zamknięta dłoń to jest jej korzonki. Jak na taką ogromną roślinę, to na pewno by nie przetrwała w naturalnych warunkach, bo czym miałaby się trzymać? Chociaż ja wiem. Nie no, w naturalnych warunkach to każda roślina prowadzi się inaczej niż te, które są hodowane przez nas. Idę pozbyć się tego korka, w sensie takim, że namoczę teraz tą bryłę korzeniową przez tak około 15 minut i delikatnie pozbędę się tego wstrętnego, zbitego włókna kokosowego, które dusi nam roślinkę. Dusi. Bo jeżeli roślinka jest sucha, to ten korek się zwęża. Po prostu tak jakby nas ktoś za szyję łapał i dusił. Jeżeli jest zbyt mokra, rozmacza nam łodygę i roślinka gnije. Włókno kokosowe sprawdza się fajnie w szklarnianych warunkach, w warunkach plantacyjnych, ale nie w naszych. Za chwilę zobaczymy gołą bryłę korzeniową. Few hours later. No chodźcie tutaj. Jeżeli ktoś by miał przenosić tą roślinkę do hydroponiki, to szczerze współczuję. Nie da się wymyć tych korzonków tak, żeby były czyste. Są strasznie oblepione włóknem kokosowym. I co to uzyskałam, to jest to. Nie są one idealnie czyste. I podczas mycia stwierdziłam, że jeżeli ja już tak bardzo męczę te korzonki i tą roślinę, to dam ją do mchu, bo
Jeżeli bym taką namokniętą bryłę korzeniową wsadziła do mojego bigosu z tak bardzo już poszarpanymi i wymęczonymi korzonkami, bo tak było, żeby pozbyć się tego włókna kokosowego, to tutaj jest multum po prostu ranek na tych korzonkach. Ona by zgniła, prędzej czy później zgniłaby. Czy bym ją nie podlewała, czy podlewała, to by po prostu zgniła. Więc spróbujemy muchu, posadzić ją w mchu sphagnum i zobaczymy, czy się nam utrzyma. I muszę ją pochwalić, naprawdę była wymęczona przeze mnie i nie porzuciła żadnego pąku, jakoś tak, z czego się bardzo cieszę. I musiałam ją sobie trzymać w rękach, bo nigdzie nie mogłam ją położyć, żeby się nic nie stało. Także nawet nie posprzątałam tutaj, nie miałam jak. Ale na szczęście został mi jeszcze mchech z wczoraj. Coś tam wczoraj wkładałam w mech. Jeszcze mi trochę zostało, ale nie za bardzo, nie za dużo. To zrobimy improwizację, bo tu widzę trochę gruzu. Wybaczcie, mimo dopóki nie posadzimy tej roślinki, to nie będzie porządku. Nie będzie instagramowo. Idziemy na dół. Weźmiemy sobie 14. 14. 14, 14, tak. I na samo dno. Na samo dno. O tak. Samo dno. Wsypuję troszeczkę mchu. Tak lekko. Wsadę tą bryłę korzeniową. Chociaż 14 to jest malutka, ale nie chcę pchać ją w większą. Bo ona i tak odrzuci większość tych korzonków, które teraz ma, więc chcę mieć ją dobrze na uwadze, w sensie, żebym widziała, co się dzieje z tymi korzonkami, jak gdybym ją oblepiła dookoła taką grubą warstwą mchu, a o co bym zobaczyła. A nie chcę jej tam cały czas w tych korzonkach gmerać, tylko zostawić ją teraz w spokoju, żeby się ukorzeniała. Tak. Okej. No nawet nam, myślałam, że mi nie wystarczy, że z gruzem jeszcze będę coś kombinować, ale jest okej. No jestem sama ciekawa, czy przy takich po prostu potwornych katorgach ona mi przeżyje. Jeżeli tak, to już przeżyje wszystko. Przeżyła przenoszenie z samochodu, z obi do samochodu w zimnym powietrzu, z samochodu do domu w jeszcze bardziej zimnym powietrzu. Także może i przeżyje to. No i wiedziałam, że będzie niestabilna. Dobra, jesteś niestabilna. Więc na wierzch jednak dodam tego gruzu. Mogę to zrobić odwrotnie. Nie, co my tak też. Na wierzch dodam gruzu, żeby ta doniczka też była troszkę cięższa, bo mech jest bardzo lekki. Muszę cały czas przytrzymywać i tak manewrować. Bo mech jest bardzo lekki i każde lekkie trącnięcie i stracilibyśmy poziom. Pion, w sensie doniczki. Roślinka by nam upadła, łamiąc przy tym tak piękne, mięsiste liście. O, już jest coraz lepiej, popatrzcie. Już jest coraz lepiej. Troszeczkę gruzu. Już jest stabilnie. Jeszcze tutaj po czymś tam jeszcze
całe szczęście tutaj było. Zostało mi z czegoś. Obstukuję. Jak najwięcej się da, żeby było stabilnie. No i myślę, że już będzie teraz samodzielnie stać. Teraz z takiej perspektywy możecie zobaczyć, jak ona pięknie wygląda na te piękne pąki. Nie, po prostu będę przeszczęśliwa, jeżeli ona obdaruje mnie tak przepięknymi kwiatami po tych moich mordękach. Ja cię przepraszam, naprawdę cię bardzo przepraszam, mydnilko, ale chcę dla ciebie jak najlepiej. Ten kokos, jak zobaczyłam, że cię tak okala, no nie mogłam cię tak zostawić. Popatrzcie na te piękne, ogromne, mięsiste liściory. To jest taka moc w nich. I mamy raz i dwa i trzy i cztery. Cztery pączki. Czyli z każdego wierzchołka mamy piękny pąk. Medynila normalnie w naturalnych warunkach kwitnie w kwietniu, marzec, kwiecień. Także może. Zobaczymy. Dlaczego nie? Dobra, jesteście. O, muszę skadrować, dobra. No i popatrzcie, jakie to jest wielko. Ja się nie zmieszczę razem z nią, więc pokażę ją w takiej okazałości. A może tak. No jest wielkolud. Przy aktualizacji wszystkich moich... Wszystkich? O Jezu, to potrwa normalnie z 2 godziny. Przy aktualizacji jakiejś tam roślin moich zobaczymy, jak ona się ma. Na razie jest przepiękna. Nawet podoba mi się ten miks z wierzchu gruzo-mchowy. Nawet przyjemnie to wygląda. No patrzcie. Zapomniałam zdjąć naklejki. Co chwilę to zrobię. Dobra. Medynilka będzie stać tu. Później jeszcze... Aha! I co ja robię z taką roślinką? Świeżo przesadzoną. Z umordowanymi, bo tak trzeba to powiedzieć wprost, z umordowanymi korzonkami. Zostawiam na 4 dni, bo ona jest w takim wilgotnym mchu, więc nie wymaga podlewania. Zostawiam ją tak na 4 dni i po 4 dniach patrzę. Znaczy nie wygrzebuję tych korzonków, patrzę po prostu przez przeźroczystą doniczkę, co się dzieje, czy nadgniwają te korzonki, czy pobierają wilgoć z mchu. Jeżeli pobierają wilgoć z mchu, to oczywiście automatycznie jedzie ukorzeniacz, to dzisiaj to czyszy, to mi nie wychodzi, ukorzeniacz z Super Drive'em. W proporcji nie wiem jakiej, bo zawsze robię go na gotowo w takim baniaku ogromnym. Takim fajnie, jak mi wszystko jest ciemne. No ja lubię po prostu. Także tu jest 3-litrowy baniaczek. Ja go sobie przygotowuję zawsze. Spryskuję taką roślinkę. Przede wszystkim z wierzchu, żeby ten rizotonik zadziałał, rizotonik lub jakikolwiek ukorzeniacz do rozpuszczania w wodzie zadziałał dolistnie, a później delikatnie na mech lub na bigos, to zależy do czego przesadzam, ale jeżeli chodzi o tutaj ten wyjątkowy przypadek medynili przepięknej, to tak właśnie zrobię. Mogę ją nawet spokojnie zostawić na tydzień w dobrze nasłonecznionym, ciepłym i wilgotnym miejscu bez ruszania, w sensie nie będę w ogóle jej podnosić, unosić i tam gmerać, i wtedy mam 100% pewność, że ma super warunki. I jeżeli odrzuci korzonki, zgnije i stracimy ją,
to po prostu mogłoby się tak stać także w naturalnych, w normalnych warunkach moich pokojowych i prędzej czy później ona by odeszła ode mnie. A jeżeli przeżyje, to już przeżyje wszystko. Ja już mam to przetestowane. Robię tak z każdą roślinką, która ma problem korzeniowy, jeżeli ją świeżo co przesadzam z podłoża produkcyjnego. I nie chcę się chwalić, ale dotychczas ta metoda sprawdziła się w 100%. Nie odrzuciło mi żadnej roślinki. Także jeżeli macie witrynkę lub namiot lub foliaczek, radziłabym taki sposób przenoszenia roślin do naszych warunków, taka mini aklimatyzacja, bo jeżeli później chcemy z folieczka lub z namiotu lub z czegoś tam przenieść ją do takich warunków pokojowych, to robiłabym to bardzo stopniowo, ale to jest, najgorsze jest to przenoszenie nie nasze z sklepu, szklarni czy od kogoś tam do nas, tylko przesadzanie. To jest najgorsze dla naszej rośliny, ona to najgorzej znosi. I nie bez powodu mówi się, że starych drzew się nie przesadza. Bo im większa roślina, tym może być większa strata, no to proste i logiczne, ale tym gorzej przyjmuje to na swoje barki, to gmeranie w korzeniach, bo ona już jest przyzwyczajona do czegoś i jeżeli chcemy na przykład prowadzić coś w hydroponice, to o bardzo prawdopodobne, że nam zgnije i nie przeżyje. Jeżeli coś chcemy prowadzić w hydroponice, to radziłabym zacząć od małej roślinki, która się już w 100% zaklimatyzuje w naszych warunkach i do tego podłoża, w którym prowadzimy, urośnie nam piękny, ogromny okaz wyhodowany wyłącznie dzięki nam i tym możemy się chwalić. Bo czym możemy się chwalić, gdy kupimy taki ogromny kwiat, w tym przypadku kwiat, bo on rośnie, kwitnie i postawimy go w centrum na przykład naszego salonu, chwaląc się, że mamy tak piękny okaz, jak on nam prędzej czy później zginie. Dobra, pierdu, nagadałam się. Nie wiem po co. Może się to komuś przyda, może nie. Teraz biorę z powrotem tą ziemię, którą była Medinilla. Ziemię, to jest taki, w sumie to jest takie dziwne. Nie wiem co to jest. Taka straszna dziwna mieszanka, w której kompletnie nie ma ani grama perlitu, nic, kompletnie żadnych rozluźniaczy. A dlaczego? Czytając o tej roślinie i dokształcając się przed tym, jak ją miałam, to wiem, że lubi rozluźnione podłoże, więc jak im to wychodzi? No dobra, mniejsza z tym te moje rozkminy. Przejdźmy do naszego buszu. Patrzcie na to, jak ja to kocham! Uwielbiam po prostu. Mam dragona, ale nie takiego. Dobra, cofniemy się i zniżymy się i zobaczymy, co tam siedzi w środku. Mamy tutaj kilka sadzonek tej alokazji. Zobaczymy później. Dokładnie ile? No i tą alokację też dzisiaj, o matko, dzisiaj to będzie męka, po prostu. Dzisiaj to będzie męka dla moich roślin nowo kupionych, bo alokację będę przesadzać do gruzu semihydroponicznego, bo wszystkie alokacje tak prowadzę i nie mam zamiaru prowadzić je w gruzie, bo mi to nie wychodzi, więc alokacja u mnie to tylko i wyłącznie hydroponika, semihydroponika. Są tu piękne korzonki, nie jest przelana, więc ja zawsze, jeżeli jest taka duża, zbita bryła, zaczynam od dołu, tak delikatnie, bardzo delikatnie odplątując te korzonki, bo jeżeli zaczęłabym stąd, w sensie tak naciskać, mogłoby mi one popękać. Nie zawsze, ale
Duże prawdopodobieństwo. Bardzo ładne, świeże korzonki. No, po prostu świeżuteńkie, białe korzonki, widać to gołym okiem. Dużo ciężej oczywiście przesadza się taki ogrom buszu, dużą roślinę przerośniętą, niż mniejsze okazy. Dlatego robię to z wami. Chociaż to nie jest początek ani koniec. Znaczy to jest... No nie, w sumie to już zaczęłam bez was. Przyznam się. Kilka roślin już przesadziłam bez was. Ale resztę będziemy przesadzać razem. Te nasze wiosenne porządki. No mam naprawdę mega multum roślin do przesadzenia teraz. Przydałby się tydzień wolnego, no ale nikt mi go nie da. Nikt mi go nie da. Tak jak widzicie, mam nadzieję, że to dobrze... Mam nadzieję, że to dobrze widać. Rozplątuję. Widzicie, jak fajnie? I już teraz mam dostęp do spodu. Nie mam, tak jak tutaj, zwiniętych korzonków. Tylko rozplątałam, jak warkocze. Okej. Teraz lekka akrobacja. Przy przenoszeniu alokazji do semihydroponiki jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona zgniją te korzenie. No, co się tu oszukiwać. Ale to nie znaczy, że ja muszę je teraz uszkodzić. Niech zgnije to, co ma zgnić. Bo nie zawsze wszystko zgniwa. Jezu, język polski jest strasznym językiem. Miałam popatrzeć, czy będą bulwki, a to później będziemy patrzeć razem. I tak od spodu sobie delikatnie wciskam tego palca i tak podważam tą ziemię. Tak jakbym... No dobra, tak na wierzchu wam pokażę. Wciskam palce po kolei, ale pokażę to na jednym palcu. Wciskam palca i tak podważam. I tak sobie gmeram. Jak dżdżownica. Dosłownie jak dżdżownica. I idę sobie tak paluskiem, jak ta dżdżownica między kozągami. Żeby rozpulchnić tą ziemię, żeby się jej pozbyć. Czy to nie jest ziemia, to jest tor? Nie, to nie jest tor. A, dobra. Wow, jak za, chociaż ja wiem. No, to jest torf. Okej, idziemy dalej. Dzieci po kolei wydostaje korzonki. I za chwilę pójdziemy pod prysznic. Moja alokazjo. Wykąpiemy się porządnie. Dzisiaj nie jest sobota, ale to nic. Na tygodniu też można się wykąpać. Polecam wszystkim. Kąpiel dobra rzecz. Kąpiel bardzo dobra rzecz. Tym bardziej jak jedzie się tramwajem obok kogoś z boku. Ja już od bardzo dawno nie poruszałam się środkami transportu publicznego, jak się to nazywa. I bardzo się z tego cieszę. Nie dałabym rady. To już nie na moje nerwy. Tłok, hałas. Nie, to nie. Już dość mam. Bardzo, ale to bardzo przyjemnie wydostaje się te korzonki. W porównaniu do tej Medinili to jest niebo a ziemia.
Tutaj leciutko tylko rozgarniam i już powoli sam pojawia się taki czysto biały korzonek, nieoblepiony. No jak widać, korzenie są przepiękne. Roślinka też była zdrowo prowadzona, to widać od razu. O, mamy dużą bulwkę. Ona już tutaj coś tworzy. Coś tutaj tworzy. Mamy tu naszą bulweczkę. Ona tutaj jakieś kłącze już puszcza. Piękna, dorodna bulweczka. Alokazji Dragon. Przekręcam i dalej sobie tutaj. Tutaj. O, tu. Tu. Tu nam puszcza już. Z ziemi już wychodziła bulwka. I normalnie, gdybym tak zostawiła, to wyrosłaby nam roślinka. Ale ja sobie ją posadzę osobno. Ciekawa jestem, czy tam dalej coś będzie. Na pewno coś będzie. Ale dzisiaj mam zmagania z tymi korzeniami. Dobra, widzimy się, jak już opanuję sytuację i wymyję korzonki. O, jest następna bulwa. Ale duże bulwy. Naprawdę, duże są te bulwy. Piękna bulwka. System korzeniowy prezentuje się w ten sposób. A tutaj piękny busz. Ja to idę teraz porządnie przepłukać. I już widzimy się za momencik. Dobra, już jestem. Zdążyłam sobie jeszcze coś zjeść i wypić kawę. Mam nadzieję, że brudna nie jestem. Wymyłam korzonki. Ślicznie się wypłukały. Pięknie błyszczą na biało. Przepięknie. Praktycznie nie straciłam żadnego korzonka. Podzieliłam tą alokazję na mniejsze części, ale i tak posadzę to razem, bo razem najpiękniej wygląda, nie będę je rozsadzać, bo dzisiaj nie chcę rozsadzać i zostawiłam, co najważniejsze, zostawiłam te korzonki do przeschnięcia. Nie wiem, ile schły, bo nie patrzyłam na zegarek. Po prostu są suchutkie, nie ociekają w żaden sposób wodą, ani nie widać tu nic wilgotnego, także już tak naprawdę porządnie przeschły, co zabezpieczy mi roślinkę przed gniciem, bo jeżeli przenosimy z ziemi do hydroponiki, musimy się wiązać z tym, że te kłącza główne alokazji mogą zgnić i stracimy naszą roślinkę. No a w tym przypadku, szczególnie w tym przypadku, gdzie jest ten duży liść? A teraz to już obydwa są takie duże. A nie, jest tu. A w tym przypadku, gdybym straciła tą alokazję z takimi liśćmi dragonowymi, o! Jest z nich coś, nie? Zawarczałam, Pipu się odezwał. No patrzcie, gdybym miała stracić tą alokazję, naprawdę bym cierpiała na tym. Nie chcę, więc zrobiłam wszystko tak, jak być powinno, bez pośpiechu. Pipu, przestań. Ja tylko żartowałam, już nie będę warczyć. Bez pośpiechu, delikatnie, żeby nie poułamywać tych korzonków. Chociaż one i tak prawdopodobnie zgniją, ale
Wymucham na zimne, czy jakoś tak. Dobra. Mniejsza o większość. Gdy przenosimy alokazję z bigosu pipu do semihydroponiki, wyczyśćmy porządnie korzonki i zostawmy je do przeschnięcia. Pipu, przestajesz mi pyskować? Nie przestanie. I co więcej, musiałam Pipu chciał na ten, na kanapę. Musiałam go dać na kanapę. Co więcej, ja wszystkie alokazje, a to w następnym odcinku, filmiku, będę przenosić do szkieł. A dlaczego i po co? To wam powiem wtedy, kiedy będę robić ten filmik. Ale Jezu, co on robi? Ale będę przenosić te alokazje tylko i wyłącznie, które już są prowadzone w semihydroponice. Nie te, które dopiero będą się adaptować. Te jeszcze posadzę w doniczce i będę przelewać rizotonikiem z super drive'em bez pożywki, dopóki nie puszczą korzonków. I dopiero później, gdy puszczą korzonki właściwe, te hydroponiczne, to przeniosę je do szkła i wszystkie alokazje będę prowadzić w szkle. Dobra, teraz zniżę to wszystko, żebyście dobrze widzieli, bo kadr nie obejmuje mnie całej ani wszystkiego na ziemi. No, musi być tak. Tak? Dobra, mniej więcej teraz wszystko widać. Dobra. Lecimy. Jeżeli ktoś lubi dźwięk spadającego gruzu, to proszę bardzo. Tu jest mieszanka cała moja z zeszłych przesadzeń moich alokazji i jest tutaj praktycznie frakcja od 3 do 15 mm. Także miks z miksu. Ta mniejsza frakcja zawsze wam poucieka z dna, ale w pewnym momencie się zatrzyma na tych grubszych i zostanie tak, jak już ma być. Najlepiej tą, jeżeli macie taką mieszankę jak ja, no nie da się oddzielić małych od dużych, ale tą najmniejszą frakcję dać na sam wierzch. Fajnie pouzupełnia szczeliny. Dobra, ty jeszcze się nie pchaj tutaj. Z doświadczenia daje dużo więcej gruzu niż większość daje, żeby uniknąć gnicia od razu korzeni bardzo szybko, a tym samym zgnicia głównego kłącza alokazji, czyli tego. No jak już nam kłącze zgnije, to już po roślince. Jeżeli będziemy obserwować roślinki, jeżeli będziemy obserwować korzonki i kontrolować postęp nowych lub gdy zauważymy brak postępu, to od razu trzeba wyjmować tą alokazję i ratować kłącze przed zgniciem. Ciekawe, czy ja to upcham tak, jak fajnie było. Ona się tam jeszcze sama poukłada, ale mniej więcej na tym samym poziomie muszę to poukładać. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć, ale ja na razie muszę opanować sytuację. Nie jest to proste z taką dużą masą.
Dobra, te mniejsze mogę posadzić. O, to spoko, Saxon. To jakbym zrobiła, to by fajny kadr ma. Cie? Nic nie widzicie. Te mniejsze kłącza, tudzież bulwki. No to już bardziej są kłącza. Wsadzam głębiej, bo mogłyby mi znowu te uschnąć szybciej z braku pożywki, wody. A tak ukorzenią mi się i będą rosły razem wszystkie. Nie jest to zbyt proste, gdy się mówi i robi. Dobra, teraz to wszystko przysypuję. Trzymam na poziomie takim, jak chcę, żeby została ta alokazja i będę uzupełniać szczeliny międzykorzeniowe. Alokazję zostawiam na, no jeżeli jest teraz jest naprawdę wyschnięte są te korzonki, więc zostanie w spokoju na 2-3 dni, max 3, a później przeleję ją rizotonikiem z super drive'em, ale tylko i wyłącznie przeleję, nie będę zostawiać jej pożywki na dnie. To jest mój sprawdzony sposób osobisty. Wcześniej słuchałam wszystkich dookoła, ale jednak każdy musi dopasować swój system pod siebie. Strasznie dużo alokazji straciłam, słuchając się po prostu innych. Wszystko trzeba dostosować pod swoje warunki, pod swoją wilgotność, pod swoje nasłonecznienie, bo jeżeli tych promieni słonecznych lub sztucznych świateł, jeżeli doświetlamy sztucznym światłem, jeżeli jest mocne, to ta roślinka pobiera więcej wody z podłoża. Jeżeli jest tego światła mniej, to pobiera mniej. Więc nie można stwierdzić, że za 2 dni podleję lub 3, tylko po prostu obserwacja, tylko i wyłącznie obserwacja. Więc teraz już nie zadajcie mi pytań w komentarzach, co ile podlewasz rośliny, bo to jest tak uzależnione od tego, jaka jest pora roku, w jakim pomieszczeniu są, w jakim nasłonecznieniu, że nie da się w żaden sposób sprecyzować. Precyzować? Tak się mówi? Chyba tak. Dobra, postukamy trochę, żeby te korzonki, te przestrzenie między korzonkami się uzupełniły, żeby tam nie było tych kieszeni powietrznych. Trzymając alokazję w pionie, bo gdybym zostawiła ją w luzie, gdyby stała w luzie, po prostu poprzechylałyby mi się te kłącza po bokach. Z jednej i z drugiej strony od razu już, ja to widzę, ale wy nie. Już coraz bardziej idzie na dno ten gruz. I będzie obowiązkowa dosypka. O, tutaj fajnie widać. Tego nie podtrzymałam i już mi spadł. Wyszedł mi z moich objęć i poszedł. No, teraz muszę musowo dosypać tego gruzu, bo te mniejsze części mi zeszły na dno i zrobiły się
luki. Wiecie co? Lepiej to będzie na ziemi. Do dupy jest ten... O, przepraszam. Do niczego jest ten stolik. Biorę sobie to w bukiet. W sensie w taką piąstkę. I obstukuję o ziemię. Tak jest najwygodniej. Dobrze, że jestem na parterze. Poukładam sobie jeszcze listki, te, które się gdzieś tam poplątały. Będę na pewno obserwować te małe przerościki, te takie najmniejsze, które się tam tu gdzieś w tych obrębie, no kurde, ciężko tak one rosną. Tutaj w tym obrębie je umieściłam, wszystkie malutkie, było ich 4. Będę je obserwować, czy nie schną. Jak będą uschły, to od razu je wyciągnę i wyłożę do mchu. A reszta na pewno da sobie radę. Ona się jeszcze pięknie ułoży do światła. A na razie muszę ją zostawić w spokoju. Żeby wszystkie te swoje... Dlaczego nie podlewam od razu alokazji? Bo musi zaskrypić wszystkie skaleczenia, które dostała przy czyszczeniu korzeni. A jest ich naprawdę dużo. Bo czyszczenie korzeni do hydro wymaga nie lada precyzji. Dobra. Myślę, że tak już ją zostawię. Już nie będę jej męczyć. No tak wygląda. Dobra, inny kadr. Chodźcie tutaj. Albo jeszcze inny. Tak. Yes. Mamy to. Nie, no fajnie wygląda w tym hydro, nie? W ogóle myślę o tym, żeby te roślinki, które na stałe już zostaną u mnie, przesadzać w białe doniczki. Znaczy nie w, nie, w osłonki białe. Nie wiem, no zastanawiam się, czy białe, czy czarne. Dajcie znać. Jesteście team białe doniczki? Osłonki. Zawsze to mylę. Czy team czarne osłonki? No ja nie wiem. Cały czas się waham, dlatego nie kupuję jeszcze osłonek, bo nie wiem w jakich osłonkach chcę. A, to są moje alokazje, zapomniałam. To są moje alokazje, które czekają na przesadzenie. Do szkła. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team białe, czy team czarne. I może dzięki wam zrobię tą zmianę w moim otoczeniu. Po prostu napiszcie białe albo czarne i potem przeliczę, ile było białych, ile czarnych, dam wam znać i będziemy przesadzać. No nie mogę się naprawdę napatrzeć na ten busz alokazjowy, no po prostu przepiękny. Przepiękny. Coś cudownego. No i co? Ile nam tam już minut minęło? Nie wiem, zostajecie dalej? A ciul, zrobimy sobie maraton przesadzeniowy. Jeszcze jak już jesteśmy w hydro, to od razu sobie zaglądnę do alokazji, które ostatnio kupiłam w Biedronce, azlani. Był rzut azlani, takich pięknych po prostu, że no to jest siła wyższa, musiałam je wziąć. Wzięłam 3 sadzonki, nie wiem po ile, po 16 złotych były? Nie będę wam teraz głupot gadać. Ta akurat jest najbardziej oklepnięta. Przesadziłam je. Korzonki miały w porządku, ale tu już widzę, podgniwają, więc zaglądniemy do nich. No patrzcie, jakie ogromne liście azlani. Za 16 zł. To jest po prostu śmiech na sali. Przybliżę was i zobaczymy, co tam u azlani słychać. Nasza alokacja no po prostu jest tak ogromna, że się wbija w kadr.
kiedy posadziłam te azalanie? Jejku, nie mam pojęcia. Minął już tydzień? Myślę, że tak. Nie, więcej, na pewno więcej. Zobaczymy, jak tam system korzeniowy. No, powiem wam, że wszystko ok. Widać zgniłki, ale większość została. Także w końcu, nareszcie, udaje mi się z tą hydroponiką. Nie przelewam. Nie, jest ok. Jest naprawdę w porządku. Minęło 2 tygodnie. To są korzonki, które były w podłożu produkcyjnym i roślinka wcale je nie odrzuciła, a wręcz przeciwnie, puszcza nowe od nich, znaczy nie nowe, no po prostu jest kontynuacja. Są zgniłki, no ale w porównaniu do zgniłki, do tego co jest, no jestem naprawdę zadowolona. I tak jak widać, wcale nie doczyściłam bardzo dobrze i precyzyjnie tego, bo widać tutaj kawałeczki torfu jeszcze albo włókna kokosowego, nie mam pojęcia co to było. I wcale bulwka nie zgniła. Po tygodniu Azlani dostała rizotonik z superdrive'em. I... od tego czasu nic, a korzonki piękne, tutaj widać, piękne, no dawaj. Te korzonki, takie bardzo mięsiste, to już są korzonki semi-hydroponiczne. Czyli jest wszystko w porządku. Bardzo się cieszę. Super. Dobra, teraz będzie musiała wrócić na miejsce. W sensie do tego kubeczka z powrotem. Ale może już posadzę ją troszkę głębiej. Bez obawy, że zgnije. Tu w środku nie było żadnej pożywki już. Jest taki kubeczek praktycznie... Jest wilgotno w środku, ale nie ma rezerwuaru wody ani pożywki. Co mnie gubiło w hydroponice na samym początku, to, że ja cały czas dolewałam tutaj pożywki i dlatego mi roślinki gniły. Nie na tym to polega. Pożywkę dodajemy tylko i wyłącznie co 2 tygodnie lub gdy widzimy, że roślinka naprawdę potrzebuje się napić. W innym przypadku spokojnie ten gruz może stać bez jakiegokolwiek płynu. No a teraz kubeczek mi się wyszedł. Tutaj jest wszystko rozwalone. Mój super kubeczek. Nie kubeczek. Co to miało być? Co to jest? No, zapomniałam. Tym razem wsadzę ją troszeczkę głębiej, żeby te korzonki, które wyszły mi praktycznie już na wierzchu, może gdzieś to pokażę, w którym to widziałam, a nie, to akurat było w tej. Te korzonki, które są na wierzchu, żeby były w gruzie. Tutaj w tym przypadku troszkę widać, ale nie wiem, czy to zobaczycie. O, tutaj jest taki mały korzonek, który wystaje z kłącza. W przypadku tamtej roślinki było ich więcej. I ja chcę to zakryć, żeby te korzonki szły głębiej. Bo nieraz mi się zdarzało, że jeżeli korzonek był na wierzchu, po prostu był na wierzchu tego gruzu, jak to pokazać, to po prostu położył się nad gruzem, a nie szedł w dół. Troszkę
troszkę podniosę. W sumie tutaj mamy miejsce, a nie chcę już jej przesadzać. Więc im wyżej, tym lepiej, bo będzie miała więcej miejsca. I to wszystko wraca z powrotem do kubeczka. No super, cieszę się z tych azlań. Naprawdę. I widać w tym, w jednym. W tym idzie nowy listek. Tu. Ale za to listki są najbardziej opadnięte. I najbardziej zielone. Ale na pewno mi to jakoś zarekompensuje. Dobra. Jak wszystko, to wszystko. Okej. I taką roślinkę, jeżeli tam po prostu, jeżeli w kubeczku grzebałam, w sensie w korzonkach, tak samo zostawiam na dzień, jeżeli mam ochotę na dzień. I dopiero na następny dzień dolewam pożywki, bo też mogłam stworzyć tam jakieś skaleczenia przy korzonkach i nie chcę doprowadzić do gnicia. Piękna jesteś. O, jaki czarny liść. To jest cały czarny. Patrzcie, jakie ogromne liście. Wielkości mojej ręki, a ja mam duże ręce. Dobra, ty idziesz? Gdzie idziesz? Postawimy cię tu. Zobaczymy, co słychać u drugiej. Też wysypię i posadzę ją głębiej. I tu jest ta sama sytuacja, a nawet i lepiej, bo praktycznie nie ma zgniłków. No praktycznie naprawdę nie ma. Dwa wzięłam teraz. Wypuszczę nowego listka. No to jest świetnie, ok. Ale posadzę ją głębiej, widzicie? Widzicie to? Tutaj puszczę korzonki. Tu. Ja chcę, żeby to było zakryte dotąd. Gdy przesadzałam ją z podłoża do tego kubeczka, kubeczek był praktycznie wypełniony do połowy gruzem i dopiero wtedy wkładałam roślinkę. A teraz robię to tak, jak było, powinno być docelowo, czyli 1/3 kubeczka. Wkładam korzonki, trzymam na poziomie docelowym i no teraz nie. Ale za chwilę. Zapełnię gruzem. Trzymam i zapełniam. Wszystko wraca na swoje miejsce. W sensie tych kamyczków, one wracają do tego samego kubeczka, a azlani jest o poziom niżej posadzona. Dobra. Teraz zobaczymy sobie do tej trzeciej. Niech już będą azlanie odhaczone. W sumie to ja wiem, czy tutaj zaglądać. Ta akurat jest posadzona dość głęboko. Ale nie, musimy jej zmienić poziom. O, już się wystraszyłam, że to jakiś przędzior. Nie,
Na szczęście nie. Ogólnie, nie wiem jak u Was, ale u mnie w Biedronce dobrze tu przeszłam. Popatrzcie na tą stratę korzeni. Widzicie to? Praktycznie cała bryła korzeniowa została w środku. A miałam jej nie ruszać. Dobrze, że ją ruszyłam. Widzicie? Ta była posadzona głębiej i od razu zgubiła praktycznie wszystkie korzenie. Czyli warto jest sadzać na samym początku alokazję, w przypadku alokazji oczywiście. Praktycznie na samym wierzchu. Myślę, że wiecie o co chodzi. Pokazałam to w przypadku tamtych alokazji. Pozbyłam się tych korzonków. W sumie to nie będę wysypywać dużo, bo teraz znowu idziemy odwrotnie. Teraz chcę ją posadzić troszkę wyżej, żeby jej nie stracić. Ojeju. No tutaj to ja... No dobrze, to jest poprocznie... Z wrażenia to ja już nie wiem, co ja mam mówić. O, tu jest... Tu mogłabym już stracić tą roślinkę, gdyby tak jeszcze 2 dni posiedziała sobie. W tych zgniłkach. Tu zostało mi tylko tyle. Tylko tyle korzonków mi tu zostało. Ja sobie chyba to jeszcze oczyszczę pod wodą, bo tutaj naprawdę za dużo zostało tego torfu. Dajcie mi momencik i za chwilę wracam. No, powiem Wam, że biednie, strasznie biednie. Dlatego postąpię troszkę inaczej. Już tak multum razy robiłam i teraz mi się to mega sprawdza. Więc zrobię tak samo. A więc na ratunek idzie mi mech. Mech Sphagnum. Wymoczony w rizotoniku i w supertrawie. Odsączę sobie go tylko. Bo tego wcześniej nie zrobiłam. Rozluźniam. Żeby nie było to zbite, tylko żeby na powietrzenie było dość przy tej bryle korzeniowej, bo ona jest troszeczkę podgnita, wyczyszczona była przed chwilą. Oturam całe to kłącze mechem Sphagnum i wsadzam z powrotem do tego samego kubeczka. Troszkę głębiej, ale otulając mechem. Nie dosypuję już tego gruzu, który został. On pójdzie na inne roślinki. Nie, jeszcze trochę. Trochę za mało wzięłam. Znów rozluźniam. Ważne jest, żeby on nie był zbity, tylko żeby otulić to kłącze główne. Alokazji. Ono nam się ukorzeni pięknie w Sphagnum. A jeżeli już się nam ukorzeni, puści te główne korzenie, takie mięsiste, grube, białe, docelowo już w gruz, który jest na dole. Tu puści korzonki w mchu, a tu pójdzie już tak, jak iść powinno. Okej, okay. A zlanie uratowana. Dobrze, że zaglądałam do trzeciej, miałam ją zostawić w spokoju. Okej. Okay.
Co teraz? Może zajmiemy się... Może zajmiemy się maluszkami. Film z przesadzania mógłby trwać całą noc, także na pewno będzie to podzielone na dwie części. W tym odcineczku zrobimy sobie jeszcze trzy małe filodendronki, które rosną w takich doniczkach małych, ale już po prostu gloniska są takie ogromne, że czas zmienić to podłoże. A co to za filodendrony? Nie wiem. To jest chyba filodendron Rush, ale mogę się mylić. A ten? Nie mam pojęcia. Mam go od małego listka. Na pewno gdzieś w zamówieniach znalazłabym tę nazwę, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. To jest mały Red Sun, którego kupiłam rok temu i kosztował 90 zł, a teraz w Biedronce ogromnego można dostać za 24, rozumiecie? Dlatego nie kupuję już maluszków. Nie, totalnie się nie opłaca. Jeżeli ktoś lubi od małego prowadzić roślinki, ja to oczywiście szanuję. Ale nie ja. Dobra, zobaczymy co tam słuchać w tym podłożu rocznym. Sama jestem ciekawa. Okej, zobaczymy co tam słychać. No szału to nie ma. Jeżeli chodzi o korzenie, to tu szału nie ma. Także przesadzę to do mieszanki dużo bardziej rozpulchnionej. Może mi wtedy szybciej będą rosły. No, nie za bardzo z tymi korzonkami. Takie sobie. Zrobimy od razu doświadczenie, czy w dużo lżejszym podłożu filodendrony będą szybciej rosły. Bo te, które mam duże, a są przesadzone do mojego praktycznie bezziemnego bigosu, rosną w zastraszającym tempie. Więc zobaczymy, czy te malutkie też tak będą się prowadzić. W sumie to ja mogę ich z powrotem wsadzić do tych małych doniczek, ale już w tym przypadku czystych. Dobra. Co u tego słychać? Czy to będzie to samo? Ojejku. Nie no, koszmar. Fu. Nie, nie, nie. Ja nie mogę mieć takiego podłoża. Ja muszę mieć przypuszczalne podłoże, bo te rośliny nie przetrwają ze mną. Niby, patrzcie, dużo rozluźniaczy, ale to podłoże i tak trzyma wilgoć. W moim przypadku rolę spełniają... To jest jeszcze kokos. Rolę spełniają rozluźniacze o większej gradacji. Takie do 15 mm nawet. Okej. Okay. Ten jest tu. Czy wy to w ogóle widzicie? Ach, ten biedny recę, matko. Ja go dwa razy nawet ratowałam. Nie, no proszę was bardzo. Co to za bida z nędzą? Straszna bita z nędzą. Mam ochotę je wsadzić do mchu. Kurde. Ale nie chcę się myć tych korzeni i tak je męczyć. Nie. Posadzę je do mojego bigosu. Co ma być, to będzie. Dobra, są trzy nowe doniczki.
i może przesuniemy się do mojego pojemnika z bigosem. No, tak. Tak wygląda mój bigosik. To jest praktycznie... To praktycznie same rozluźniacze. I mimo tego, że te roślinki są malutkie, to nie sądzę, żeby to przeszkadzało w budowaniu lepszej bryły korzeniowej. Ha, dawno nie sadziłam takich malutkich roślinek. Nie, dziwnie strasznie. Muszę użyć tą moją magiczną łopatkę. Jest przecudowna po prostu. Nie ugniatam, tylko troszeczkę tak ostukuję. Widać, że ten filodendron od razu jest taki bardziej chwiejny, nie jest taki stabilny. Ale to nic, ja sobie tutaj wszystko ustabilizuję za chwilę. O ziemię oczywiście. W ten sposób puszczam lekko doniczkę i tam wszystko fajnie się unormowuje. Zrobiło mi się miejsce, więc dosypuję. No, dużo lepiej to wygląda. Dużo lepiej to wygląda. Mogłam zostawić też jedną doniczkę, żeby było porównanie podłoży. Dobra. To jest gotowe. Fajnie mi coś tu wisi. Patrzę jeszcze, czy nie ma jakichś dużych kawałków. Nie, jest wszystko ok. Filodendron Redson. On ma się w ten sposób teraz. Dużo ładniej wygląda w tej przepuszczalnej mieszance. Idziemy z następnym. Tym pięknym żółciutkim. Ostukuję i dopełniam. Stukuję i dopełniam. Okej, mamy to. Dużo bardziej napowietrzone podłoże. Jest. To są nawet trzy sadzonki, więc one kiedyś pójdą do rozsadzenia. Jak będą większe. I ostatni. Jakieś dziwne te korzeniska ma. Dobra. I obsypuję. Fajnie jest to robić nad takim pojemnikiem z mieszanką, bo te resztki, które wysypują się nam z doniczki, od razu trafiają z powrotem i nie musimy je później sprzątać, ani nic się nie marnuje. Tu jest jakiś korzeń ogromny. Wsadzimy cię do środka, jak go nie ułamię wcześniej. Dobra, zakręciłam cię, teraz cię przesypię, żebyś się nie wydostał już. Okej. Dobra, mamy następnego.
I jeszcze teraz przesadzimy sobie burle Marksa, który jest w terakocie. Bardzo ładnie rośnie, nie powiem, że nie, ale popatrzcie na te korzenie powietrzne. Jest po prostu jak jakieś odnogi, pająka. Chcę go włożyć do tego poziomu, żeby się jeszcze ładniej ukorzenił, bo tutaj nie ma żadnych listków, a korzonki po prostu robią jakieś po prostu pnącza na dół. Rozluźnię, bo jest suchutki, bardzo suche podłoże. W końcu się nauczyłam nie przelewać roślin, Boże, jak ja się cieszę. Rozluźniam, kura, ale się trzyma. Aż tak byś zarósł. Kurczę, wyrósł mi w doniczkę. Muszę boki rozluźnić bardziej. Ciekawe, czy teraz wyjdzie. O! Wow. No jest czat. No, tu jest dużo korzonków. Wow. No jest nieźle. Praktycznie bryła korzeniowa jest tak duża, jak sama roślinka. I nie ma zgniłków. Nie jest. Jest jeden zgniłek. No to jeden zgniłek przy takiej bryle korzeniowej to może być. Nie no, pięknie. Pięknie się prowadzą te filodendronki w terakocie. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Ja sobie to dokładnie oglądnę. Takich zgniłków możemy się też pozbyć, podlewając roślinkę sensizimem albo kanazim, jakoś tak z kanny. A sensizim jest z Advanced Nutrients. Ale że ja już zaglądałam w te korzenie, to już się sama ich pozbędę. Dobra. Ta bryła korzeniowa, to ona mnie przerośnie w tym przypadku. Ale nie będę zmieniać doniczki, bo im ciaśniej, tym lepiej się czują filodendrony. Więc zmieszam sobie to podłoże, które było wcześniej. Z tym moim. Teraźniejszym. Na spód dodam tylko troszeczkę. Minimalnie. I od razu wkładam. Ten listek idzie już na straty. Bo go złamałam. Chodź tu. Okej. I co? Zmieści się? Zmieścisz się z tymi swoimi pajączyskami? Dobra. Dużo lepiej będziesz tak wyglądał. Praktycznie dotyka spodu doniczki, ale naprawdę nie chcę mu zmieniać doniczki na większej. Bo jest mu w ogóle niepotrzebna. Idzie w końcu w liście.
a nie w bryłę korzeniową. Obsypuję. To jest troszkę za mało mchu, bo do mieszanki dla filodendronu dodaję więcej mchu, bo one lubią bardzo mieć wilgotne podłoże, nie mokre, wilgotne. Ale bardzo przepuszczalne. Tak jak w lasach tropikalnych. Sucho, ale wilgotno. Dobra. Ustawmy się teraz na prosto. Dospiemy, bo te korzeniska... są ogromne. Okej, dobra. Tak ma się nasz filodendron Burle Marx. To są jego piękne nowe listki. Ślicznie wybarwione. I w nowej mieszance. Ślicznie się prezentują te filodendrony w terakocie. Bardzo mi się to podoba. Na koniec spryskam sobie te filodendronki tylko. Spryskam tym moim rizotonikiem Super Drive'em. W ten sposób. Czyszczę tym samym całą roślinkę, tutaj jest z takich pyłków. Jest czyściutka, postawię ją już, może sobie spokojnie puszczać nowe listki i korzonki. To samo zrobię z tymi malutkimi. Uwielbiam teraz ten sposób, bo od razu pozbywam się po prostu brudu i kurzu na roślinkach. A tym samym nawadniam. Nie aż tak, żeby przelewać. Nie aż tak, żeby przelewać roślinkę, a żeby pozbyć się tych pyłków. Pięknie. Jak po deszczu. Następny. Rycanek gotowy. Cię po prostu jak na niego patrzę, to mi się śmiechce. Tyle za niego zapłaciłam, a teraz jest dostępny po prostu za bezcen. Tak spadają ceny roślin. Więc naprawdę nie opłaca się kupować tych maluszków. I ostatni. Mamy to. Za chwilę zobaczycie zbliżenia przesadzonych już roślinek w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do następnego przesadzania tuż za chwilę oraz do wspierania mojego kanału. A dlaczego? Bo omijacie najlepsze. Za chwilę kiermasz pięknych okazji. Tylko dla wspierających. Życzę Wam miłego odbioru i do następnego! Thank you.
Thank you.